Pierwszy raz panowie na wystawie? Nie, już kolejny raz tutaj jesteśmy. Przyjeżdżacie ze względu na ciągniki czy maszyny rolnicze? No, żeby te stare egzemplarze sobie pooglądać, bo to takie też wspomnienie z dzieciństwa. Tutaj takie maszyny, które już są przeszłością, na których kiedyś się pracowało, bo też miałem kiedyś, no do tej pory mam gospodarstwo, ale już w tej chwili nie prowadzę takiej intensywnej produkcji. Ale zaczynaliśmy właśnie na takich maszynach, jak tutaj można sobie obejrzeć, więc taki sentyment jest. No i szacunek dla tych kolekcjonerów, którzy potrafią dbać o to, odnawiać, żeby tym młodym trochę tą historię tutaj pokazywać. Pierwszy raz jesteśmy. Pierwszy raz tu w tej miejscowości, bo na te... Jeździmy na Bednary w sumie, nie? A... Traktorów do Bednarów to co roku, od paru lat jeździmy, nie? I tu mamy weterana mamy, który na takich blokach ćwiczył na Pegera, na Wistuli i teraz wnuki, tu jeszcze mamy całą gromadkę i po prostu uświadamiamy i na jakimś sprzęcie się jeździło kiedyś, nie? Pokazujemy właśnie ten stary sprzęt, jak to wyglądało, jak to jeździło przede wszystkim. Znaczy ja jeździłem z ojcem, jak byłem małe dziecko, pamiętam takim właśnie budokiem, jak to jeździło, jak ojciec odpalał na kolbę, to wszystko pamiętam. No. I teraz właśnie wnukom... 53-60 to na Pegerach niedostatek był tego sprzętu, nie? Także dziadek ze swoim bratem obsługiwali takie lansbloki i wistule, nie? Jak żniwa dobrze poszły, to jechały na sąsiednie majątki pomagać. Kolekcjonujecie również panowie? No nie, sprzętem się interesuję. Jestem zawodem mechaniki i motoryzacją, ale tak, żeby kolekcjonować, no to jest drogi sport i trzeba mieć czas. No. Skąd zainteresowanie starymi ciągnikami? Od małego w gospodarstwie pracowaliśmy na 5 hektarach i tak to się wzięło. Od dzieciaka żeśmy jeździli tam na ławeczce przy oraniu, przy wszystkim dawali też, po snopki się podjeżdżało. Od tego się zaczęło. To było takie moje oczko w głowie od małego i tak zostało do dzisiaj. Więcej takich maszyn ma pan, czy to jest tylko jedna? Jak na razie jest tylko ten, ale będę myślał właśnie nad 40 albo nad Bombajem w późniejszym terminie. Pierwszy raz jest pan tutaj na festiwalu? Tak, w tym roku jestem pierwszy raz. I jako w klubie też, traktor i maszyna, pierwszy raz jestem w tym roku. Żeby przygotować taką maszynę na festiwal, bo widziałem, że tutaj podchodzili do pana różni goście i pytali o pewne szczegóły. Trzeba pewnie trochę czasu, żeby przygotować maszynę, żeby tak wyglądała. No mi to akurat zajęło tak powiedzmy pół roku, żeby go tak ładnie wygalantować, wszystko tego. Fachowców też musiałem trochę szukać. Nie każdy się chciał podjąć, bo każdy tam woli samochód wyklepać, tego ciężko było. Na masce też jest mankamentów parę było. Ciężko było, ale udało się. Z czymś był największy problem? Z częściami oryginalnymi. To jest bolączka każdego kolekcjonera. Bo to przyjdzie, to każdy wypomina każdy jeden szczegół, co jest nieoryginalny. No to wiadomo jest, nie? Ale to jest właśnie te niektóre nieoryginalne części, to jest smaczek tego ciągnika. A tutaj w trakcie festiwalu ktoś panu wypominał, że coś tutaj jest nieoryginalnego? No starzy ludzie niektórzy są, no ale tam tak z przymrużeniem oka, ze śmiechem to jeszcze idzie ujechać, nie? No tam, ja się nie przyjmuję, mi się podoba taki jaki jest, on jest funkcjonalny i cały to jest jego urok. Któraś z maszyn lub ciągników zrobiła na panach jakieś szczególne wrażenie? No, szczególnie te najstarsze ciągniki, które widać są jeszcze w oryginale, bo już tutaj do tych Lans Bulldogów dużo jest takich odnawianych, gdzie są po prostu stare egzemplarze, ale mają już masę nowych części. No ale są też takie zabytki, szacun dla nich, które są widać jeszcze powiedzmy w takiej oryginalnej wersji, nie mają tylu części nowych. I to jest takie najbardziej interesujące, bym powiedział. No. Znaczy powiem tak, no tu na ten stary sprzęt ze starszych lat pierwszy raz żeśmy przyjechali, nie? Bo w Bednarach to jest sprzęt nowy pokazywany, no i tam lansbloki w pojedynczych przypadkach, nie? Także no tu na stary sprzęt typowo przyjechaliśmy popatrzeć. Właśnie my chcieliśmy tylko stary sprzęt obejrzeć w tym roku i czasem żeśmy przyjechali. Następnym roku przyjedziemy wcześniej, bo w tym roku za późno przyjechaliśmy i to źle się to w ogóle wchodzi. To źle jest trochę zorganizowane według mnie, bo w Bednarach to jakoś szybciej można dojechać i wyjść po prostu na to, na te
pole, żeby to wszystko obejrzeć. Ale wystawa jest pokaźna, także będziemy na pewno zadowoleni. Jest to oglądać no. Pierwszy raz na festiwalu? Nie, paręnaście lat już jestem na festiwalu. Jestem tu miejscowym aborygenem i wystawiam to, co mam po prostu. Skąd zainteresowanie? Wzięło się, wie pan, kiedyś pracowałem paręnaście lat w Austrii i stamtąd się wzięło to zainteresowanie. Oni też są takimi fanatykami starych traktorów i to przywiozłem do Polski po prostu, nie? Może pan opisać, co pan w tym roku pokazuje? Co pokazuje w tym roku? Traktor, jeden, drugi Steyr austriacki i to, co potrzebne było do życia na wsi. Największą taką moją tą to są brony, tu pokazane. One mają gdzieś około 150 lat, nie? Ile? Około 150 lat mają te sporo. Brony. To mam taką... Rodzinna, rozumiem, pamiątka. Nie. Wszystko jest zbierane. Zainteresowanie było niesamowite. Moja żona się tym zaszczepiła. Wóz stary, oczywiście, wozy tam mam kilka. Ja nie jestem w stanie tego wystawić wszystkiego, bo muszę to po placu zabrać, nie? A to tylko taka cząstka tego wszystkiego, co tutaj mam, nie? No, tu akurat najważniejsze są te brony, które około 150 lat, może więcej mają, nie? Tak się nie spotyka. A ta beczka i ta mniejsza, do czego służyła? Ta beczka służyła do... To jest taka tak zwana maśniczka do robienia masła. Ta beczka służyła do ogórków. Tu jest też do kapusty mniej więcej. To samo, sita, barczyki, do koni. Tu jest taka do robienia kapusty, nie? Takie urządzenie malutkie, które robiło się kapustę. Nad beczką się zawiało i się kapustę się wkładało i szatkownica tak zwana, tak. Mówi pan, że taki zabytkowy sprzęt rolniczy pan kolekcjonuje. Pytałem, czy ten sprzęt to pamiątki rodzinne. Powiedział pan, że nie, ale kolekcjonowanie... Część została z rodziny i to mnie zaszczepiło też lekko, nie? A reszta po prostu zbiera się po strychach gdzieś tam u ludzi, u znajomych, gdzieś tam daleko nawet. Tu jeszcze mam taką fajną tą jarzmo dla wołów jest tutaj, takie fajne, niespotykane. Czego już nie ma, nie znajdzie się już, nie? Po prostu, nie? Jak mówią ludzie, którzy tu przychodzą, nie? Wszyscy myśmy to mieli kiedyś, ale już wszystko poszło, nie? No. Jeszcze zapytam o publiczność. Tutaj się mówi, że na ten festiwal przychodzi, przewija się przez te dwa dni nawet do 20 tysięcy osób. W pana ocenie to rzeczywiście tak jest? Może być. Może. Oj, myślę, że nawet więcej, bo nie, załóżmy, widziałem wczoraj, bramki są otwierane już o 17:00 i tyle ludzi wchodzi, czy miejscowych, czy z miasta, czy ten, nie? Może być. Już tego nikt nie kontroluje, nie? Ale 20 tysięcy to jest tylko takie minimum, nie? To... A zainteresowanie tym, co pan wystawia, bo to zazwyczaj chyba na tym polega, że ludzie przychodzą, rozmawiają, pytają o szczegóły. Spore? Bardzo spore. Oglądałem traktory, wszystko jest zainteresowaniem ludzi, piękne traktory, a tutaj się ludzie, po prostu ci, którzy to widzieli kiedyś ze wsi, wiadomo, cywilizacja czy poszli do miasta, ale wszystko sobie tutaj przypominają. I to jest bardzo piękne, nie? Tu przychodzą, patrzą na te rzeczy, nie? Myśmy to kiedyś mieli w domach, nie? To jest ciekawe, nie?